Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na 15 różnych ciekawostek, pułapeczek. Takich pozycji, które mogą się zdarzyć w partii, mogą się przydać. Troszkę taktycznych, ciekawych zagrań. Rozbudźmy naszą szachową wyobraźnię, moi drodzy. Przejdźmy od razu do rzeczy, bo przykładów jest dużo. Otóż, jeżeli białe zagrają C4 i zagramy E5, i będzie zagrany ruch D3, skoczek na F6, skoczek na F3. I możemy tutaj pokusić się o zastawienie bardzo sprytnej pułapki, mianowicie C6, bo prawdopodobnie chcemy spróbować zagrać posunięcie D5. No jeżeli tutaj skoczek zbije na E5, no to mamy ruch. Hetman A5 moi drodzy, ze zdobyciem skoczka. Też często się pojawia taki motyw, mianowicie jak tutaj białe zagrają skoczkiem na C3. To możemy nadal uderzyć ruchem D5. I na przykład po wybiciu teraz skoczka na E5 zauważmy, że nie ma takiej opcji jak zagranie Hetmanem na E5, ale istnieje ruch D4. No i teraz skoczek musi uciekać. Jeżeli skoczek ucieknie gdzieś na przykład na pole B1, no to znowu, znowu mamy posunięcie Hetman A5. Pułapka się udała. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Mianowicie, jeżeli zagramy d4, odpowiedź będzie d5, gramy c4, pionek tutaj wybije na pole c4 i zagramy sobie e4. Przeciwnik może zagrać e5. Jest to posunięcie bardzo normalne i grywane bardzo często przez czarne. No to oczywiście możemy na przykład odpowiedzieć ruchem d5. Skoczek zagrywa na f6, skoczek na c3 i jeżeli czarne się rozpędzą i zagrają gońcem na b4, no to niestety w tym podobnym motywie, czyli Hetman A4, zauważmy, że zdobywamy figurkę na B4. Przejdźmy do przykładu numer 3. Grając E4, posunięcie E5, możemy zagrać gambit królewski F4 i po wybiciu na F4 skoczek na F3. Czarne mogą y, na przykład y, zaaplikować ruch D5. Potem po tym posunięciu możemy zagrać skoczkiem. Jeżeli będzie wybicie, wybijamy skoczkiem na E4. To jest całkiem normalna gra, aczkolwiek już tutaj silnik pokazuje, że czarne mają nieco lepszą pozycję y, ze względu na przykład na Hetman E7, ewentualnie skoczek C6. No, ale po końcu G4 możemy zastawić tutaj też sprytną pułapkę białymi, mianowicie Hetman E2. Jeżeli czarne się rozpędzą i zbiją nam skoczka na F3, to istnieją tak zwane ruchy trącone, w tym wypadku bardzo przyjemny ruch skoczek na F6, moi drodzy, z pięknym matem tutaj. Król nigdzie nie ucieka i nie może się nigdzie wybrać. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Mianowicie, jak zaczniemy sobie ruch, ruchem E4, przeciwnik zagra nam E6, czyli obrona francuska na szachownicy w tym momencie. Gramy sobie E5, i tutaj pojawia się taki bardzo znany przykład, bardzo znane związanie. Zagrywamy sobie na C3, skoczek na C6, skoczek F3, Hetman B6. I pułapeczka pod tytułem goniec D3. Pułapka polega na tym, że jeżeli czarne wybiją pionka na D4, no to my oczywiście wybijamy. I w tym momencie, jak czarne pokuszą się o pionkożerstwo, czyli skoczek D4, no to wybijamy skoczka, hetman D4. I gramy goniec B5, oczywiście z szachem. Zauważmy, że w następnym ruchu zdobywamy hetmana. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Mianowicie, gramy e 4 E5, skoczek na F3, skoczek na C6, D4, czyli widzimy tutaj taką e, e, partię szkocką, możemy sobie rozpocząć e, lub gambit szkocki, ale tutaj po wybiciu na D4 e, gramy sobie skoczek, bije D4 i goniec na C5. W tym wypadku bardzo częstym ruchem jest oczywiście goniec na E3. Teoria podpowiada, żeby grać hetmanem na E6. To jest bardzo ważny ruch, żeby bronić skoczka, ale jeżeli ktoś się rozpędzi i zagra skoczkiem na F6, to niestety będzie tego słono żałował, dlatego że skoczek zbija na C6 i w tym momencie zdobywamy figurę, dlatego że goniec jest niebroniony. A tu przy okazji atakujemy hetmana. Kolejny przykład na szachownicy, no to jest ruch D4, D5, posunięcie C4, skoczek F6. No i w tym momencie skoczek F6 według mnie nie jest najlepszą drogą do gry w debiucie, aczkolwiek możemy przejść tu do gambitu, do obrony Greenfelda, czyli tam w przyszłości zagrać G6, ale tutaj nie dajemy od razu wytchnienia czarnym i zbijamy na D5, Próbując na przykład zagrać skoczkiem i na przykład E4. Jeżeli wybije Hetman na D5, gramy skoczkiem na C3 i Hetman C6. No, niestety, te, te miejsce dla Hetmana nie jest zbyt dobre. Możemy zagrać E4 z bardzo silnym centrum. Okazuje się, że tracimy pionka na E4, ale tylko na chwilę, bo pułapka pod tytułem goniec B5 działa i zdobywamy Hetmana. Kolejny przykład. E4, E5, skoczek na F3. Skoczek na F6, czyli obrona rosyjska, bardzo często też grana, i tutaj oczywiście wybijamy pionka na E5, jak głosi teoria. Po ruchu D6 wracamy skoczkiem, skoczek zbija na E4, i tutaj bardzo często się zagrywa posunięcie D4, tak jak mogliśmy zauważyć w meczu o Mistrzostwo Świata: Magnus Carlsen i Jan Niepomniaści. Tutaj Hetman E2 również istnieje takie posunięcie. Dobrą opcją jest zagranie, oczywiście, Hetmanem na E7, ale jak czarne się rozpędzą i zagrają gońcem na f5, no to moi drodzy ruch d3 nic prostszego, zdobywamy figurę król, tutaj skoczek jest związany i król ma problemy, znaczy skoczek ma problemy w, te, w, te, w tej sytuacji. Przejdźmy do kolejnego przykładu, mianowicie po e4 gramy sobie c6, skoczek zagrywa na c3, gramy d5, czyli obronę karokan, no i taki ruch no w zasadzie bardzo rzadki, ale oczywiście niektórzy grają f3, znaczy tak, osoby początkujące głównie taki ruch mogą wykonać, żeby niby bronić tutaj pionka i wydaje się, że fajnie, że jak tu zbijemy, tu zbijemy, jest dobrze, ale część już y, polecam grać raczej pionkiem środkowym. No i po tym zagraniu możemy zagrać oczywiście D4, skoczek zagrywa na E2, E5, czyli wyprowadzamy sobie dalej aktywnie figury. Posunięcie C3. No i ten ruch e, to jest taki też motyw, może się pojawić, no nie jest najlepszy. Z tego względu, że gramy posunięcie D3 i troszeczkę przeciwnika, tutaj dusimy w tej pozycji. Po zagraniu skoczkiem. Na G3 gramy gońcem na C5. Goniec bardzo aktywnie po diagonali może sobie działać. I przypuśćmy po ruchu A4. No taki ruch może poniekąd się narzucać. Jest to oczywiście błąd z tego względu, że tutaj chcą też białe grać B4 i potem A5. Ten goniec może sobie uciekać na C7, ale jest ruch Hetman B6. Okazuje się, że w tym momencie przegrywamy figurę. No tutaj ten goniec, ten skoczek na G1 jest już do wzięcia. A jeżeli skoczek zagra na H3, no to. Bijemy skoczka, pionek wybija, i jeżeli białe mają ochotę, to mogą dostać od razu mata. Przejdźmy do kolejnego przykładu, mianowicie D4, D5 i posunięcie C3. Taki ruch też widziałem, grają tak niektórzy. Tutaj oczywiście można grać bardzo różnie. Polecam grać skoczkiem do środka, wyprowadzać sobie gońca i tak dalej, ale ruch B6, ktoś tak wymyślił, to tak też można zagrać. Po ruchu B6, E3. Chodzi tutaj głównie o pewien motyw, mianowicie, jak będzie tutaj próba wymiana gońca, co jest katastrofą ze strony czarnych, wybijamy na A6, skoczek A6, Hetman A4, Hetman D7, moi drodzy, no i bierzemy skoczka. Wygrana pozycja. Przejdźmy do kolejnego przykładu, mianowicie C4, E5. D4 od razu atakujemy centrum. Po ruchu skoczkiem na C6 tak też można mniej więcej grać, i gramy sobie oczywiście D5. Najlepszą odpowiedzią jest oczywiście zegranie przykład skoczek E7 z planem skoczek G6. Można również wtrącić het, goniec na B4 z szachem, a potem uciekać skoczkiem. Ale jak skoczek zawędruje do obozu białych, no to gło, gorzko tego pożałuję moi drodzy, dlatego że można zagrać piękne posunięcie, żeby złapać tego skoczka. Jak to zrobić? Mianowicie. G4, piękny ruch, nie ma obrony przed zagraniem ruchu E3, i skoczek nie jest w stanie nigdzie uciec. Przejdźmy do kolejnego przykładu: mianowicie E4, C5, obrona sycylijska, nam się szykuje. Skoczek na C3, po zagraniu D4 wybijamy, skoczek wybija. Posunięcie E6, goniec na E2. I ruch A6. No tak standardowo można w ten sposób grać, żeby postawić hetmana na C7, żeby skoczki nas tutaj na B5 nie atakowały. Po zrobieniu roszady gramy go hetmanem na C7. No i teraz białe mogą się pomylić. No i często taki ruch F4 z automatu może być zagrany. Wcześniej należało zagrać gońcem na E3. Ten ruch przegrywa, dlatego że skoczek zbija na D4. No i zdobywamy figury. A jeżeli figurę, a jeżeli hetman zbija na D4, to jest goniec C5. No i zdobywamy najlepszą figurę. Przeciwnika. Kolejny przykład, mianowicie ruch C3. No takie dziwaczne, takie dziwaczne posunięcie w debiucie, y, to jest tak, zwany, y, tak zwane y, otwarcie Saragosy. Y, tutaj na przykład ruch F5 można sobie zastosować. Dlaczego by nie? Posunięcie G3, posunięcie E6, goniec na G2. Chodzi o pewien motyw, który się pojawi. Y, skoczek na F6 i Hetman B3. Zauważcie, że Hetman i goniec tutaj, y, Hetman z goniącem mają ochotę zbić pionka na B7. Dlaczego na to nie pozwolić? Oczywiście możemy zagrać tutaj posunięcie D5, które wszystko broni. Ale ruch C5 jest bardzo sprytną pułapką. I taką prowokacją właśnie do wybicia pionka na B7. Niestety ten ruch jest przegrywający. Z tego względu, że. Gramy C4. Ruch wtrącony, moi drodzy, atakujemy Hetmana. Ten Hetman musi być połączony z gońcem inaczej strata figury. No i po Hetmanie na przykład na B5 gramy kolejny ruch, mianowicie. A6. No i hetman już na tej linii B nie jest w stanie nigdzie się zatrzymać, więc po wybiciu na przykład na C4 zbijamy gońca, figura więcej. Kolejny przykład na szachownicy to E4, E5, skoczek na F3 i posunięcie D5, czyli gambit słonia, moi drodzy, w tej sytuacji. No i tutaj w tym przykładzie skoczek może wybić na E5, pionek na E4, gramy posunięcie d4. Jeżeli skoczek zagra na c6, żeby od razu tego skoczka nam atakować, no to gramy goniec na c4, żeby tutaj się ustawić i atakować przede wszystkim punkt f7. Ale czarne no mogą się pomylić, jak to yy, zwykle w szachach bywa. Tutaj najlepszą odpowiedzią byłoby wybicie po prostu skoczka. Jeżeli hetman wybije pionka na d4, no to moi drodzy, wygrywamy bardzo szybko, mianowicie Gonie C7 wtrącenie. No, król czy na D8, czy na E7 to jest bez znaczenia dla białych, bo skoczek bije C6. I okazuje się, że jak zbijemy skoczka, zdobywamy Hetmana. W tej sytuacji przejdźmy już do kolejnego przykładu: mianowicie E4, C5, skoczek na F3, E6, D4. Skoczek zagrywa na C6. No i właśnie, to jest taki przykład, że w sycylijskiej zawsze trzeba tego pionka wybić. Sprawdźmy, co się dzieje, jak tego pionka nie wybijemy. Oczywiście jest ruch D5, który od razu tego skoczka atakuje i po odejściu skoczka, y, przepraszam najmocniej, no jeszcze po zagraniu bicie, bicie i odejściu skoczka na E7, na przykład E7 to jest ruch przegrywający, bo gramy D6. No i chodzi o to, że jak skoczek ucieka, jest Hetman E2 i trzeba się którąś z tych figur zasłonić. No, Hetmanem, wiadomo, najmniej się opłaca. Przejdźmy do kolejnego przykładu, ostatniego. Mianowicie gramy sobie D4, D5, C4 i goniec F5. To jest częsty obrazek na szachownicy. W tym momencie sobie możemy spokojnie wybić pionka. Hetman wybija. Gramy skoczkiem na F3 spokojnie. Tutaj posunięcie. E6, skoczek na C3, można też pewnie zagrać od razu skoczkiem na C3, Hetman zagrywa na C6, no i ten motyw jest już bardzo podobny co w poprzednim przykładzie, mianowicie E4 z atakiem na gońca, jeżeli goniec wybija, no to goniec B5 i zyskujemy Hetmana. Dzięki serdeczne za oglądanie, łapka w górę, będzie mile widziana, pozdrawiam, cześć.